Wigry Suwałki, następny nasz przeciwnik. Sądzę, że i Wigry, i my w takich meczach nie mamy nic do stracenia, więcej do zyskania, bo myślę, że prezentują te zespoły podobny poziom i tak naprawdę w każdym meczu każdy chce zdobywać punkty. Prosta dla nas recepta to oczywiście zagrać na swoim poziomie, jeśli chodzi o grę w ataku, a na pewno wyeliminować błędów nie da się, natomiast można ich popełnić mniej, ale przede wszystkim wykorzystać błędy przeciwnika. Tego nam zbrakło w ostatnim spotkaniu. Natomiast mówię, tam to już jest historia do zespołu. Nie mieliśmy żadnych pretensji o postawę. Natomiast mówię, liczą się te małe szczegóły. Wierzę w to, że mówię, stać nas na zagranie dobrego meczu i zdobycia 3 punktów, bo taki plan oczywiście przygotowujemy. Wróci do tego, co zaprezentowaliśmy oczywiście w pierwszym spotkaniu na swoim boisku. Dobrze zagrać zawsze na zero, natomiast dużo rzeczy na to wpływa, dużo. Także nie chciałbym tutaj za dużo mówić, bo wiadomo, że przeciwnicy nas też, jak to się mówi, oglądają i słuchają. Pracujemy nad tym, zwracamy uwagę, natomiast mówię, nieraz procesy są bardzo długie i tak jak kiedyś tutaj na jesieni, tak, po meczu z Sosnowcem, to mówiłem, że niepokoi mnie to, że nie tracimy bramek, no i potem właśnie się zaczęło. Natomiast pewnie inaczej bym mówił, jeśli byśmy tutaj grali dłużej, tak, dłużej w jednym ustawieniu, jeśli chodzi o linię obrony, czy w ogóle, dlatego mówię, ten czas, ja wiem, że mówię, nas to boli, tak, bo nie ukrywam, że zawodnicy cieszą się z gry do przodu, natomiast mówię, wiemy, gdzie mamy braki, na to na pewno zwrócimy uwagę przed meczem tutaj z Wigrami. Postaramy się, mówię, zagrać na zero, bo taki oczywiście też będzie pomysł, ale mówię, to już na parę rzeczy tak naprawdę ja już nie będę miał wpływu. To już działania są zawodników. Stać na pewno pokazali, zwłaszcza w drugiej połowie, z takim przeciwnikiem, który, mówię, już buduje tak naprawdę swój zespół trzeci rok i jeśli chodzi o Stal Mielec, że jesteśmy w stanie zagrać na równym poziomie, to coś pokazuje, ale mówię, nie na tyle jeszcze dzisiaj, tak, że możemy te mecze tak łatwo wygrywać. I think they are in a good shape, but so are we. Like, we lost the last 2 games, but yes, maybe the last game we deserve to lose, but the other game against us, what we lost 3-5, I think we had chance to win. And the 2 games before we were very good and we won both the games, so I think it's a 50-50 game, but we have to believe in our chances and do what we can, and then we can win for everybody. Kolejny mecz u siebie, Wigry Suwałki. Wigry ostatnie spotkanie wygrali z Podbeskidziem 1-0. Na pewno tutaj przyjadą walczyć, no ale my się musimy skupić tylko na siebie, działać swoje zadania. Musimy od pierwszej do ostatniej minuty być koncentrowani i zagrać na wysokim poziomie i pokazać na własnym boisku, że jesteśmy mocni i zagrać w tylu na zero i w ataku strzelić bramki. Z tego nam w ostatnim meczu brakowało trochę szczęścia. Myślę, że w tym meczu się nam to uda i mam nadzieję, że 3 punkty zostaną w Grudziądzu.